Cześć! Piąty dzień kalendarza adwentowego i w piątym dniu niezbyt fajny czołg możliwy do kupienia. Oczywiście moim zdaniem, ktoś może mieć inne zdanie, czyli niemiecki czołg ciężki 7 poziomu VK4503, taki stokowy Tiger II. I w cenie 224,44 zł. Oczywiście to jest za zestaw, a w zestawie mamy czołg, miejsce w garażu, 6,5 tysiąca golda, 15 razy misję, 5 razy doświadczenie za zwycięstwo oraz 10 razy 100% rezerwa osobista, 100% doświadczenia przez 1 godzinę. No i cóż, oczywiście możemy sobie też kupić bez tych goldów i zestawów sam czołg czyściutki za 130,88 zł. Okej, ja tylko tak przypomnę, że jeszcze przez 3 dni w cenie o wiele mniejszej można kupić o wiele lepsze czołgi, czyli IS-6 Black Edition oraz T-34 Black Edition, jak widać, za 100 zł. Więc oferta, powiem Wam szczerze, nic ciekawego. Oczywiście moim zdaniem. Ja w opisie wyślę Wam link do fajowych czołgów premium, o fałce, gdzie gadam, oraz pokaż, co potrafisz, gdzie gracz pokazuje fałką, że można zrobić bardzo dobrą bitwę. A więc 6,5 tysiąca golda to jest około, damy na to, 110-105 zł, czyli sam czołg. Znaczy, jeżeli już byśmy chcieli kupować, oczywiście bardziej się opłaca w zestawie z goldem i z misjami i z miejscem w garażu. Ale cóż, myślę, że jeżeli byście chcieli już 7-tierowy czołg premium ciężki zakupić, to poczekajcie może jeszcze chwileczkę, bo jak widać, według prognoz w 16 dniu będzie IS-2 Berlin. Moim zdaniem zdecydowanie lepszy czołg niż ten niemiecki ciężki czołg. Przypominam, jeszcze jest Kromulek. Oczywiście tutaj jeszcze nie wiadomo, na razie wszystko się zgadza, czyli mamy na razie dzień piąty, w dzień jutro ma być 1 rok premium, pojutrze KW 220 przez 2. Również fajna piąteczka, jak coś. No, tylko że w jakich cenach? No, prawdopodobnie może jeszcze będzie BTSV gdzieś tam, albo jakiś PZ2J, czołg tylko w cenie 400 zł. No tak nam niestety Wargaming daje takie zestawy dziwne. Oczywiście mam nadzieję również, że za niedługo, może w tym kalendarzu, będzie również ten czołg, czyli Krupp Steyr Waffentrager, 7-tierowy niszczyciel czołgów. Widać, że jest bardzo dobrym kamuflażem. Może będzie w kalendarzu momentowym, nie wiadomo. Dobra, słuchajcie, a więc jak widzicie, w moim garażu ten czołg jest. Ja w zasadzie możecie sobie zobaczyć w linkach w opisie, jak tam tym czołgiem jechałem i o nim opowiadałem, ale słuchajcie, tak na szybko rozgrzeję się przed streamem, przejadę się tym czołgiem. No i cóż, łuk ognia, no, rzuciło mnie niby fajnie, bo na topkę, tylko że problem jest taki, że moja drużyna tak troszeczkę cyferkowo gorzej wygląda. Arta 1, 2 te deki. No zobaczymy. We'll see. Czołg wygląda fajnie. Oczywiście jest wielu graczy, którzy lubią niemieckie czołgi i na przykład zbierają wszystkie niemieckie czołgi. No to w zasadzie dla tych osób ten czołg jest w porządku, ale słuchajcie, 224 zł wydać na jeden czołg, którym naprawdę nie gra się za fajnie. Przypominam, ja ostatnio kupiłem Battlefielda 1 za 150 zł, czyli o wiele mniej niż jeden czołg jakiś tam niezbyt dobry w grze World of Tanks. No te ceny, no cóż, niezbyt są u nas dobre. Zdecydowanie lepsze na radzieckim serwerze, gdzie na przykład T-34
ten TEDek będzie w zestawie na przykład za 140 zł, ale z B2 i z 30-dniowym kontem premium. Dobra, Arta, zobaczymy, czy będzie chciała mnie uderzyć. Dobra, jest Tigerek na górze. Aha! Oczywiście, tak jak powiedziałem, artyleria nie lubi zazwyczaj. Coś tutaj postrzelamy na górkę. Jak widać, działo celne. A Tiger... O, oj, zniszczony. Dobra, Arta teraz. Arta? Czekam na ciebie. No, Arta, gdzie jesteś? Dobra, teraz Arta, zobaczymy, jak ładnie celujesz. O! Właśnie tak ładnie celuje Arta. No, wyniczek niezbyt ciekawy, 1700 obrażeń i zarobek 30 tysięcy na czysto. Oczywiście byłoby o 50% więcej, gdybyśmy zwyciężyli. Oczywiście gdybyśmy zwyciężyli, też bym więcej obrażeń zrobił. Słuchajcie, nic ciekawego. Jak widzieliście, byłem na dwa strzały od artylerii. No cóż, mogłem kampić oczywiście, nie musiałem jechać tak bardzo do przodu, ale no cóż, tak wyszło. Dobra, ja nie polecam, a wy róbcie co chcecie. Na razie.